Na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie, powiedział o sobie Jezus. Wierny tej misji prawdę głosił, prawdzie służył i przekonywał swoich uczniów o jej niezwykłej mocy. Mówił: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Zawsze czynił to z miłością. Do niego więc można odnieść słowa proroka Izajasza, że przeszedł przez życie dobrze czyniąc, nie złamał trzciny nadłamanej i nie zgasił knotka o nikłym płomyku. Miłosierdzie było jego drugim imieniem. Nie wszyscy jednak przyjmowali jego działanie i jego naukę. Faryzeusze twierdzili, że jest za blisko grzeszników i celników. Również niektórzy jego uczniowie nie akceptowali ewangelicznej zasady zło dobrem zwycięża. Jakub i Jan chcieli bowiem, aby ogień spadł z nieba i zniszczył miasto, które nie chciało przyjąć Jezusa. Ten jednak zabronił im tego, wyjaśniając, że wiara i miłość są nierozłącznie związane z prawdą i wolnością. Szanując ludzką wolność, Jezus nie ukrył żalu, jaki nosił w swoim sercu z powodu niezrozumienia i odrzucenia. Jak słyszeliśmy w odczytanym fragmencie z Ewangelii, powiedział wobec swoich rodaków: tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. Bracia i siostry, każda epoka i każdy naród mają swoich proroków. To wysłannicy Boga, który jest miłością. Prorok, chociaż jest człowiekiem swojej epoki, to jednak znacznie ją wyprzedza. Rozumie więcej i widzi dalej. Głosi odważnie prawdę, ale też wie, że nie ma przyszłości bez wzajemnego przebaczenia i pojednania. Dlatego stanowczo będzie wzywał do zachowania przykazania miłości i odrzucenia zasady oko za oko, ząb za ząb. Jezus powiedział wprost: każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i żadne miasto ani dom wewnętrznie skłócony nie ostoi się. Z perspektywy 71 lat, jakie mijają od wybuchu Powstania Warszawskiego, bardziej rozumiemy i doceniamy zbrojny czyn mieszkańców stolicy. Wszyscy oni, dorośli i młodzież, duchowni i świeccy, ludność cywilna, wojsko i harcerze zespolili się razem, aby oznajmić światu: jeszcze Polska nie zginęła. Swoją postawą i zaangażowaniem głosili, że wolność jest wartością tak cenną, iż należy w jej obronie razem walczyć, razem przelewać krew, a nawet ofiarować życie. Powstańcy, którzy przeszli przez piekło wojny, również po jej zakończeniu ponownie byli wtrącani w otchłań cierpienia, prześladowań i śmierci. Próbowano nawet zabić pamięć o bohaterach narodowych, grzebiąc ich w bezimiennych dołach śmierci. Jednak ci, którzy ocaleli, dawali i nadal dają świadectwo prawdzie. Dziś w sposób szczególny wspominamy poległych oraz zmarłych powstańców,
a także pomordowaną ludność cywilną naszej umiłowanej stolicy Warszawy. Wszystkich ich polecamy miłosiernemu Bogu. Na cmentarzach i w miejscach uświęconych męczeńską krwią, przed pomnikami i tablicami pamięci składamy świece, świeże kwiaty i zapalamy znicze. W sposób szczególny miłością i czcią otaczamy żyjących świadków tamtych dni, obecnych pośród nas, drodzy bohaterowie powstańczych walk. Postrzegamy was jako proroków, którzy mają nam wiele do powiedzenia. Dziękujemy wam, że zdaliście egzamin w czasie wojny i zdajecie go w czasie pokoju. Umieliście walczyć i potraficie budować. Obroniliście się przed nienawiścią i chęcią odwetu. W waszych sercach zwyciężyła miłość i ewangeliczna zasada, aby zło dobrem zwyciężać. To wy, pomimo podeszłego wieku, dajecie świadectwo prawdzie i wciąż podejmujecie działania na rzecz pojednania i pokoju. Pan profesor Leszek Żukowski, prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, tak powiedział: my, jako świadkowie historii, staramy się podczas spotkań w szkołach z młodzieżą polską i niemiecką przestrzegać przed groźbą wojny i nieludzkiego traktowania człowieka przez człowieka. Te słowa wybrzmiały 16 kwietnia bieżącego roku, gdy prezydent Joachim Gauck odznaczył 20 powstańców Krzyżem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec za wsiewanie ziaren miłości i przebaczenia w serca młodego pokolenia. Bez wzajemnego przebaczenia i pojednania nie ma przyszłości. Obyście, drodzy kombatanci i weterani, umiłowani powstańcy, w naszej ojczyźnie byli prorokami, którzy przypominają, jak jest potrzeba, trzeba razem przelewać krew. Jak jest czas pokoju, trzeba razem budować. Bracia i siostry, papież Franciszek już kilka razy stwierdzał, że dziś da się mówić o III wojnie światowej prowadzonej w kawałkach, z przestępstwami, mordami, zniszczeniami. Przypomniał też światu, że wojna jest szaleństwem i tak naprawdę niczego nie rozwiązuje. Wzywał, aby spojrzeć w twarz ofiarom wojny, a szczególnie dzieciom, kobietom i ludziom w podeszłym wieku. W ten szczególny wieczór, w przeddzień 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, tu w sercu niezłomnej stolicy, skierujmy apel do wszystkich ludzi dobrej woli o zaprzestanie walk i rozlewu krwi w tak wielu rejonach świata. Nade wszystko jednak usilnie prośmy Boga o dar pokoju i pojednania, powtarzając za papieżem Franciszkiem: spraw Pana, aby nie powtórzyły się już błędy przeszłości, lecz aby wyciągnięto lekcje z historii, sprawiając, że coraz bardziej będą przeważały racje pokoju za pośrednictwem cierpliwego i odważnego dialogu. Boże, uczyń nas świadkami prawdy i obdarz duchem wzajemnej miłości. Amen.